Mamy taką obserwację, że na rynku jest o połowę mniej firm zakładanych i prowadzonych przez kobiety niż tych zakładanych i prowadzonych przez mężczyzn. Wiąże się to z tym, że kobiety mają pewne specyficzne ograniczenia czy bariery i boją się zakładać własne firmy bardziej niż mężczyźni. Uważają, że jest to często zbyt skomplikowane albo że nie mają dostatecznych kompetencji albo boją się porażki. Dlatego właśnie powstała sieć przedsiębiorczych kobiet, żeby stworzyć platformę spotkania, networkingu dla kobiet, które prowadzą swoje firmy albo chcą je założyć. Kobiety są bardzo przedsiębiorcze i na to wskazują statystyki, a Polki są jeszcze bardzo przedsiębiorcze na tle innych Europejek. Myślę, że należy pomóc kobietom zyskać wiarę w siebie albo zdobyć dodatkowe kompetencje, albo właśnie pokazać, jak ważne jest budowanie sieci kontaktów, czyli networkingu, który tak znakomicie pomaga w budowaniu i rozwijaniu swojej własnej firmy. Sieć Przedsiębiorczych Kobiet prowadzi program akceleracyjny Biznes w Kobiecych Rękach. To jest cykliczny program, do którego zapraszamy kobiety, które mają już konkretny pomysł na biznes. W ciągu 6 miesięcy trwania tego programu oferujemy kompleksowe szkolenia, możliwość skorzystania z mentoringu biznesowego i też różne wydarzenia o charakterze networkingowym. Ten program ma bardzo wysoką skuteczność. W dwóch edycjach programu wziął udział 100 uczestniczek i założyło już 76 firm. Teraz jesteśmy w trakcie trzeciej edycji i kolejnych 50 uczestniczek bierze w nim udział. Powstaną nowe firmy. Jedną z inicjatyw Sieci Przedsiębiorczych Kobiet jest sieć aniołów biznesu Black Swan Fund. To jest inicjatywa, która kojarzy kobiety, które chcą inwestować w startupy z przedsiębiorczyniami, które szukają finansowania. Już doszło do wokół nas jest wiele potencjalnych inwestorek, jest też wiele aktywnych inwestorek. Już 3 przedsięwzięcia zostały sfinansowane przez Black Swan Fund. Te inwestycje anielskie wiążą się z jednej strony z pewnym zastrzykiem kapitału, bo inwestorki obejmują udziały w zamian za pieniądze, które inwestują w spółkę, ale z drugiej strony też udzielają konsultacji, rad, prowadzą taki mentoring dla spółek, które zainwestowały. To się nazywa smart money, czyli właśnie oprócz tymi inwestycjami finansowymi, to idzie też w parze z takim doradztwem biznesowym.